Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Szacuje się, że każdy z nas nosi w sobie prawie kilogram różnych mikroorganizmów, które no, naukowo nazywa się mikrobiomem. Proszę powiedzieć, co to jest? Najprościej mówiąc, mikrobiom to zespół mikroorganizmów, który występuje w danym środowisku i tworzą go głównie bakterie, ale też wirusy i bakteriofagi, a także pierwotniaki i grzyby. Dzięki mikrobiomowi możliwe jest prawidłowe funkcjonowanie całego naszego organizmu. Tutaj, skoro Pan już wspomniał o liczbach, to warto zaznaczyć, że nasz własny organizm zbudowany jest z około 10 bilionów własnych komórek, natomiast w samych jelitach mamy tych bakterii około 10-krotnie więcej. Niesamowite. Proszę powiedzieć jeszcze coś więcej o tych prozdrowotnych funkcjach, które spełnia mikrobiom. Jeżeli chodzi o prozdrowotne funkcje, tutaj warto podkreślić szczególną rolę bakterii fermentacji mlekowej, należących do rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium. Są to bakterie, które stanowią taką naturalną barierę zabezpieczającą przed rozwojem bakterii patogennych, między innymi poprzez współzawodnictwo o ograniczone substancje odżywcze, o miejsce do życia, a także poprzez wytwarzanie bakteriocyn czy kwasów organicznych. Ponieważ mikrobiom jest, jak Pani powiedziała, no, niezwykle bogatym środowiskiem, proszę powiedzieć, jakie rodzaje mikroorganizmów żyją w poszczególnych fragmentach naszego układu pokarmowego? Większość mikroorganizmów do organizmu wprowadzamy wraz z pożywieniem, natomiast w górnej części przewodu pokarmowego, to znaczy w żołądku, dwunastnicy, jelicie czczym czy jelicie krętym, zwykle nie występuje duża liczba organizmów. Natomiast największa ich liczba występuje w jelicie grubym i szacuje się, że żyje tam nawet około 1000 gatunków bakterii. Proszę powiedzieć, czy poszczególne osoby znacząco różnią się między sobą pod względem ilości i jakości mikroorganizmów zamieszkujących w ich wnętrzu? To znaczy tak, istnieje niewielka liczba typów bakterii, które zamieszkują jelita każdego z nas. Są to bakterie takie jak Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria czy Proteobacteria. Natomiast każdy z nas różni się pod względem takiej indywidualnej mikroflory, a wpływ na to ma wiele czynników, zaczynając od sposobu, w jaki przyszliśmy na świat. Czy był to poród naturalny, czy poprzez cesarskie cięcie. Zależy to od przebytych chorób, czy od przyjmowanych leków, a także od wieku, czy od stylu życia i diety. I tutaj należy podkreślić, że osoby, które mają w swojej diecie duże ilości białka i tłuszczu zwierzęcego, mają w swoim mikrobiomie w przewadze bakterie z rodzaju Bacteroides. A to jest dobrze czy źle? To raczej niekorzystne działanie. No to właśnie proszę jakby powiedzieć, jaki byłby taki pożądany skład, idealny, optymalny skład tego mikrobiomu? Przede wszystkim należy zachować równowagę. Bakterie korzystne dla zdrowia, czyli wspomniane już bakterie fermentacji mlekowej, takie jak Lactobacillus czy Bifidobacterium, działają na nas stymulująco, immunomodulująco, a także mają te wszelkie działania ochronne. I u osób, które prowadzą zdrowy styl życia, ta równowaga jest zachowana. Natomiast u osób chorych, żyjących w długotrwałym stresie, poddanych antybiotykoterapii, ta równowaga już przestaje istnieć. Wtedy zalecane jest na przykład przyjmowanie probiotyków. To proszę jeszcze wymienić te złe szczepy bakterii i innych ewentualnie mikroorganizmów, które nie są bakteriami jeszcze, które nam szkodzą. Przede wszystkim bakterie takie jak Enterococcus, Streptococcus czy Escherichia coli, które naturalnie bytują w naszych jelitach, mogą stanowić źródło chorób wtedy, kiedy staną się mikroorganizmami dominującymi. Natomiast pierwotniaki, takie na przykład jak Elamblia, też także bardzo nam szkodzą i na to akurat trzeba uważać. A co z drożdżami? Bo ostatnio się dużo w księgarniach widzi książek, zjadają cię drożdże. To one też mieszkają w układzie pokarmowym? Tak, i tutaj możemy na przykład chorować na drożdżycę, aczkolwiek drożdże w zachowanej równowadze nam nie szkodzą i są naturalną mikroflorą. Dobrze, powiedzmy teraz więcej jeszcze o wpływie diety na skład, jakość, ilość tej mikroflory. Na początku, co należy jeść, żeby dać tym bakteriom najlepszą pożywkę, tym dobrym bakteriom? Przede wszystkim dieta bogata w błonnik pokarmowy, który działa stymulująco właśnie na te bakterie korzystne dla naszego zdrowia.
Natomiast dieta bogata w białka, zwłaszcza w białko zwierzęce, działa stymulująco na rozwój bakterii proteolitycznych, których produktami metabolizmu są związki toksyczne, mutagenne czy nawet rakotwórcze. No, jakby tak dosłownie Pani słowa rozumieć, to należy dietę wegetariańską stosować. Dieta wegetariańska jest jak najbardziej zdrowa, oczywiście pod warunkiem, że jest dobrze zbilansowana. Czyli nasze bakterie lubią dietę wegetariańską, tak? Lubią błonnik pokarmowy. A co z produktami probiotycznymi? Dzisiaj się promuje na rynku mnóstwo jogurtów z bakteriami i też innych produktów spożywczych z dodatkiem bakterii. Też widziałem napoje jakieś probiotyczne. Czy jest sens to kupować? Oczywiście musimy patrzeć na skład. Są tam oczywiście bakterie fermentacji mlekowej, tak jak wspomniane, Lactobacillus i Bifidobacterium. No a co z tymi jogurtami przeze mnie wspomnianymi? One są ani produktem leczniczym, ani suplementem diety. No tak, jest to środek specjalnego przeznaczenia żywieniowego. I jak najbardziej są wskazane, na przykład przy antybiotykoterapiach. No właśnie, i pytanie, czy powinniśmy jeść te probiotyki tylko wtedy, kiedy jesteśmy po przebytej antybiotykoterapii, czy po jakimś stresującym okresie, czy też profilaktycznie na co dzień? Jak najbardziej profilaktycznie zaleca się spożywanie takich jogurtów, tak samo jak zaleca się spożywanie probiotyków. Zapytam jeszcze o prebiotyki, bo to jest często mylone pojęcie. Probiotyki, prebiotyki. Wiele osób tego nie rozróżnia. Jakby Pani powiedziała, co to są prebiotyki i czy warto je też spożywać? Prebiotyki są to właśnie, jak wspomniany, błonnik pokarmowy. Są to substancje, które stymulują do wzrostu te korzystne dla nas bakterie o działaniu probiotycznym, czyli bakterie kwasu mlekowego. Czyli to jest pokarm dla bakterii. Tak, dokładnie. Tak. No dobrze, ale jeżeli błonnik jest tym głównym pożywieniem, główną pożywką, to czy one bardziej lubią błonnik występujący naturalnie w pokarmach, czy taki błonnik, który sobie można dzisiaj kupić spreparowany, który można posypywać sobie dania? Czy to nie ma znaczenia? Wszystko, co jest naturalne, jest znacznie lepiej przyswajalne przez nasz organizm. Natomiast jeżeli w dietę mamy ubogą w błonnik pokarmowy, można suplementować taki błonnik, powiedzmy sproszkowany. To proszę jeszcze sprostować moje pierwsze pytanie, czy wprowadzenie, gdzie zasugerowałem, że około kilograma tych mikroorganizmów żyje w człowieku. Czy to prawda? Różne źródła podają, ale mniej więcej jest to około 800 gram. Proszę powiedzieć, co się dzieje w organizmie człowieka, jakie są negatywne skutki zachwiania równowagi mikrobiomu, gdzie te złe bakterie zaczynają dominować nad dobrymi? To wszystko zależy od tego, jakie te bakterie warunkowo-chorobotwórcze posiadamy, bo mogą to być objawy takie jak właściwie błahe, jak biegunka, aż do chorób, które będą wymagały hospitalizacji. A co z układem odpornościowym? Bo wspominała Pani, że dobre bakterie wzmacniają układ odpornościowy, no to logika podpowiada, że te złe bakterie mogą odporność nam obniżać, tak? Tak, oczywiście, bo te korzystne dla zdrowia bakterie stymulują układ odpornościowy do wytwarzania większej ilości przeciwciał, w związku z czym automatycznie rośnie nam ta odporność. Mhm. A proszę powiedzieć, jakie mogą być objawy, sygnały tego, że coś jest nie w porządku z naszym mikrobiomem? A zaczynając od złego samopoczucia poprzez właśnie jakieś dolegliwości ze strony układu pokarmowego, typu wzdęcia, biegunki. I co? I wtedy trzeba sobie profilaktycznie kupić w aptece jakąś kapsułkę z bakteriami tymi probiotycznymi? Tak, zaleca się, by był to produkt leczniczy. A można to robić bez porozumienia z lekarzem, tak po prostu profilaktycznie? I oczywiście najlepiej skonsultować się z lekarzem bądź farmaceutą, aczkolwiek probiotyki nie są czymś wymagającym szczególnych konsultacji. Czyli nie zaszkodzą nam, tak jak sobie Nie zaszkodzą. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.